W niedzielę 2 lutego na stoku Dębowiec w Bielsku-Białej odbyła się trzecia już edycja Pucharu Reksia. Wzięło w niej udział przeszło 300 amatorów z jazdów na nartach. W tegorocznej edycji po raz pierwszy udział wzięła Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia, która była partnerem tegorocznej imprezy. Są tutaj zarówno dzieci pracowników grupy kapitałowej, startują w zawodach, a fundacja zafundowała naukę jazdy dla dzieci z domów dziecka, bo kierujemy się zasadą wyrównywania szans i tutaj dzisiaj 10 dzieci z trenerami przez 3 godziny ćwiczyło i jeździło. Efekt był taki, że na końcu już zjeżdżali z samej góry, także cieszymy się. Fajnie. Troszkę tak mało tego śniegu, trochę ciepło, no ale daliśmy radę. Widzę tutaj teraz nagrody rozdają. To jest super zobaczyć, jak takie maluchy zasuwają na tych nartach do tych starszych, dla tych dzieci rywalizacja. No w ogóle wychowanie przez sport jest bardzo dobrym kierunkiem i my też w grupie kapitałowej tym się kierujemy. Fundacja rozdawała również kalendarze oraz torby sportowe grupy Kęty. Przed zakończeniem zawodów odbyła się akcja Balonik do Nieba, w której ku uciesze wszystkich 500 balonów pofrunęło w przestworza. My chcemy, żeby każda plenerowa impreza kończyła się takim akcentem, żebyśmy byli rozpoznawalni. Robimy to drugi raz, pierwszy raz podczas Dni Kęt. Udało się, 500 balonów poszło do nieba. Fajnie. Podczas podsumowania zwycięzcy od 1. do 6. miejsca otrzymali puchary, nagrody i dyplomy. Wszyscy zawodnicy otrzymali upominki i numery startowe na pamiątkę. Całej imprezie przyglądał się i kibicował Reksio.